Cześć, dzisiaj akcja z agregatem tym starym. Wydech tutaj po kolei sobie kleję od góry. Tłumik będzie tak w pionie, znaczy w pionie on to nie jest, ale także za obrys ramy nie wyjdzie. I co? I tu mam skrócone kryzę, no nie będę palcem dotykać, bo to jeszcze gorące. Trochę musiałem tutaj więcej naspawać, bo to tak na oko obciąłem. Bez mierzenia. No i szczelina na przetop mi taka wyszła z pół centymetra, ale nie chciało mi się tego ścinać. Zaspawałem to. Teraz tak, tu mam uszykowane moje kolana. Taki kawałek, nie wiem co tu widać, bo jest jakieś światło kiepskie. Tu i to pójdzie tam przez mur. Tu muszę otwór wywiesić, tak jak to okopcone jest, bo sobie rurą odbiłem. O, i później rurę będzie trzeba wydłużyć tylko. A tu to ma wyjść w ten sposób. Lekko jest uszykowane, że będzie ze spadkiem. Że woda tutaj mi nie będzie wpływać. I co? No i później tu jeszcze, bo tu są oryginalne uszy. Patrzę, glintowane nawet są, to fajnie. I tutaj od tego wspornika, od chłodnicy tu i tu. Czy... Tak, gdzieś tutaj będę musiał. Dwa wsporniki zrobię. Wszystko tutaj jest na sztywno. Bo praktycznie silnik do ramy też jest tutaj na sztywno mocowany. Nie ma żadnych poduszek, nic. Że cały układ będzie na sztywno. Jak w razie będzie od ściany uciekać, czy tam zacznie tutaj po podłodze jeździć. Taki sobie ten. Kupiłem łącznik elastyczny. Nie wiem co to, 65, 60, 350 długi. No i wtedy najwyżej tą rurę skrócę i tutaj będzie tylko same kolano. Akurat ten łącznik mi tutaj też wejdzie i przez ścianę będzie sztywna rura. No zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że na drewnianych takich klocach on stoi, że tutaj jeździć po podłodze nie powinien. No dobra, kamerę gdzieś. Gdzie? Nie, tutaj ze statywem się nie zmieszczę. Dobra, na magnes przykleję gdzieś i wiercę przez ścianę otwór, później go wykuć muszę, bo nie mam tego otwornicy takiej, bo to ja tam w betonach nie wiercę. Dobra, to zaraz gdzieś kamerę zamocuję i jedziemy dalej.
Dobra, słuchajcie, muszę tak ściągnąć tłumik, bo mi tutaj zawadza przy młocie i te przewody od tego, kurde, nie widzę, od akumulatorów też nie mogę ich tam wygiąć. No i tu tej strony po promieniu nie mogę obkuć, że to jeszcze raz będzie trzeba tłumik założyć, ale dobra, to na razie to odepnę. No, musiałem tłumik odkręcić całkiem, bo sobie tutaj poluzowałem i go do góry odsunąłem, ale to nie pasowało i tak. Zaraz go tu z powrotem przyłapię. Kurde, taki nie za duży, ale wagę ma dość słuszną. Dobra, rękawice ściągnę, bo to tą drugą śrubkę muszę tu złapać, tu się gdzieś nie pokaleczę. Czego mogę tu na nodze sobie podeprzeć kawałek. Kurde, okulary mi parują i nic nie widać. Za daleko tam wkręciłem. Tu jest taka fajna ta opaska ruchoma. Znaczy, kryzacz tam. Muszę dwie równo załapać. I teraz mogę kręcić już kluczem. Myślałem, że to łatwiej pójdzie. To, kurde, trochę waży. W sumie go tak na tej opasce tu obejmie, czy tam kryzie, złapię, żebym mógł sobie jeszcze przekręcić w razie czego. To równo było dociągnięte, bo pospawam to, później będzie mi tu pierdzieć gdzieś bokami. No i dobra, i teraz gdzie tutaj kamerę postawić? Całe na wylot tego otworu nie zrobiłem, bo nie mam przecinaka takiego długiego, a robię tym tutaj takim akumulatorowym boszem. I co? Idzie to jak, kurde, burza. Ja ostatnio w piwnicy żonie takie te robiłem wiertło. Wiertło mam, co to mam, 26 czy 28? 26. I to, kurczę, no tu akurat idzie fuga od tego, bo tak to są pustaki żużlowo-betonowe, tylko że to one też takie pancerne tutaj. Dobra, nie ma co pierdu, tylko to trzeba gdzieś, gdzie to postawić, tak żebym nie zasłaniał. A może coś tu będzie widać. Mam nadzieję, że na głębokość będzie. Dobra. O, i teraz to bym musiał tutaj cyknąć. Tam sobie coś nawet podłożę. Tylko co? Rysik, tu mam to rysik. Nie wyda. Kluczyk, dziesiątka. Nie, mało. Coś muszę tam wstawić, żeby miał więcej tego. A, ja gdzieś tu miałem. Gdzieś miałem, tylko gdzie? Kliny takie drewniane tutaj będą.
tu damy drewnianego klina i tu teraz, a to już sobie w ręce przytrzymam, dobra, muszę złapać to teraz, tylko tutaj przyspawać, tu, to muszę tutaj z migomatem wyjechać, bo miałem odkurzacz wstawiony, to nie było tego. Miejsce za ciasno tak na taką robotę. Masę damy tu do tłumika. I teraz trzeba odpalić jeszcze migomet. Jakbym sobie wziął, to by fajnie było. Dobra. Na bok, żeby tam skiernie nasypać w środek. I patrzę, żeby jeszcze może wyżej. A nie. Trochę niech tak będzie. Będzie tutaj, ładnie mówię, ze skosa to. Teraz to jeszcze mogę tutaj skorygować, ale dobra, zostanie tak jak jest. Dobra, bo to nie będę. O, tutaj trochę luzu będzie miał. To będzie i tak tutaj wełną szklaną, czy tam obłożone, żeby mi tutaj robactwo żadne nie wchodziło. To ona też będzie jako amortyzator działać. Tyle jest. Przestawić mi się tutaj nic nie przestawi. Dobra, muszę odkręcić. O, wymi się, bo tu nie ma uszczelki. Muszę rozkręcić to i na dół sobie do spawania wezmę, bo tutaj to za bardzo na kopce.
Dobra, tutaj jest tak. Spawałem tą rurę, co przez ścianę idzie. Tu się mu obetnie za murem. To tutaj jest na gotowo wspawane. Tu musiałem tak na trzy razy, bo po prostu jak te kolano było tutaj ciągnięte, gięte, cienka ścianka i no tak, żeby to w razie czego tutaj nie pękało. Tutaj mówię, na te uszy to ja go jeszcze tam wsporniki porobią. Niech sobie stoi tutaj. Myślałem, że więcej razy uda się go odpalić, żeby sobie wybuchło, ale tylko raz. Ale dobra. I co? To już tutaj mam, gaz mam chyba zakręcony. Zakręcony. Dobra. Jutro, a może dzisiaj jeszcze, tam bym musiał palety z tamtej strony odstawić. A to bym musiał znowu ciągnik od przyczepy, przyczepa ze złomem jeszcze stoi. Widły założyć. Tutaj z tymi sobie przyjechałem paleciakiem, ale tu po tym krzywym to ja paleciakiem nie dojadę. A może spróbuję, no nie będę słupek 2 metry z paletami ręcznie tego przerzucać, bo to gdzieś tutaj tak o na tej wysokości wyszło, gruz jest. Dobra, to na razie. Nie wiem, czy to malować, nie malować, chyba nie będę malować nawet. Kątownik to z tego, no fakt, że to jest zimno gięty, ale to tutaj te wsporniki porobię. Tu mogę do tego spawać, bo chłodnica jest na poduszkach, ale to jest tu wszystko do ramy. Ten, dopiero tu są poduszki i tu są poduszki. Tak ciekawie to jest zrobione, że na czterech poduszkach jest góra dół, przenosi obciążenie, a dwie tu i dwie z tamtej strony w poziomie wszystkie te, ale kiedyś to tam jakoś potrafili to wymyślić. A i tutaj patrzcie, kurde, rura jest oryginalna, ta od wydechu, no ale ścianka, nie wiem, czy to będzie widać, kurde, to szczu gorące. Coś się tam smali w środku, chyba jeszcze czwórka ścianka na rurze wydechowej. O, tutaj. A to są kawałki, co mi zostały. No i tak. A na tym to akurat, no ale coś takiego tam też było na tym gięciu i ona tutaj taka cienka jest, że a tak to ścianka jest pancerna, że to do końca życia się nie upali. O, a tutaj to jeszcze grubsza chyba, albo może bardziej zdrowa, no ale kawał ścianki. Dobra, wszystko, bo zimno, kurde, muszę czapkę zimową ubrać, bo w tej tutaj pod przyłbicę to jest dobre, bo przyłbica nie zjeżdża, ale zimno. Na razie, cześć.